Pogoda za oknem śnieżna i zupełnie nie pasuje do naszego dzisiejszego gościa. Artystki, która jest słońcem polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak w studiu WiWE.pl. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Powodem przede wszystkim promocja płyty 4B, ale zacznę od mojego wspomnienia, bo z nim chodzę od kilku dni w głowie. Ostatni koncert Bajmu, na którym byłem, to Stodoła. Ale wcześniej, w 2017 roku, byłem na Dniach Ursynowa. No a że tłum ludzi, to musiałem stanąć na samym końcu i moje jedyne wspomnienie, że to taka energiczna, ruszająca się kropka przed moimi oczami, przed Białą Armią, robi taki wielki wykop i po prostu, jak w tej stodole zobaczyłem, że Beato, robisz dalej ten wielki wykop i że jest ta energia, to mówię, Boże, to jest coś wspaniałego. Znaczy, wykop był mniejszy w stodole. Myślisz, że ten kąt był... Tak, bo miałam takie buty, no wiesz... Które nie pozwoliły na ten... Także. Ale efektownie się, że jak było. Jak zrobię wykop, to się po prostu wyłożę. Na naprawdę to było bardzo efektowne. Ja się zastanawiałem, czy są dwie Beaty. Czy ty w domu jesteś taka sama? Bo wielu artystów mówi, że ja w domu jestem spokojem. Czy jednak to jest dalej power? Znaczy, na pewno, słuchajcie, ściągam ubrania w sensie, wiesz, których jestem na co dzień i muszę załatwiać pewne sprawy, czy właśnie tak jak teraz promuję płytę, po prostu przebieram się w dresy, czy w coś wygodnego, w t-shirt i staram się być po prostu w domu. A czy jestem spokojna? No, wiesz, no muszę odreagować, wiadomo, na pewno, w jakiś sposób, ale u mnie się ciągle coś dzieje, więc są telefony. A, no tak. Bodźce, tak bodźce. Zwane. Ale, no, takim... Taki wybrałaś zawód. Wybrałam zawód, wiesz, cały czas jestem w tempie. W tempie są nowe propozycje, z których się strasznie cieszę. Ciągle mnie coś zachwyca. Cudownie. A te ostatnie momenty przed wejściem na scenę, gdybyśmy już mieli wyjść z tego tematu energii, tylko przejść do tego skupienia. Jak one wyglądają, te właśnie momenty? Czego potrzebujesz dookoła siebie? Osób, które są niezbędne w momencie, kiedy już kończę, właśnie jest Sabina, kończę makijaż, włosy, kiedy sprawdzam, wiesz, kostium, jest wszystko okej, nic mi tam, wiesz, wystaje, nic nie jest za duże, za małe i tak dalej, więc jeśli jest wszystko okej, no to jest taki wewnętrzny spokój, ale wiesz, kiedy podchodzę do sceny i słyszę, jak ludzie skandują Beatę, i to mocno skandują, to jest energia niesamowita, wiesz, i moment, w którym, był ten moment, którego też nie zapomnę, jak wychodziłam już z piramid śpiewając piosenkę, którą bardzo lubię, przy której mogę rzeczywiście pokazać moc swojego głosu, czyli tą pierwszą piosenkę, jestem wyspą bezludną, niepodobną do innych. To jest fajne i każdy sobie to też może tak, wiesz, wziąć do siebie i zaśpiewać. Jestem wyspą bezludną, niepodobną, bo każdy z nas jest inny. I później, wiesz, moment jest taki, kiedy podchodziłam do publiczności i był jeden wielki krzyk. Mega. I serce gorące wtedy. I bardzo za to dziękuję, bo to są niepowtarzalne momenty dla mnie i mam nadzieję dla was. Trasa piramidy na Niby trwa. Dla mnie to była taka niezwykła przygoda móc być w stodole, no bo wcześniej, gdy te płyty, pierwsze cztery, rodziły się, no nie wiem, czy z oczywistych, czy z nieoczywistych, państwo ocenią tutaj, nie mogłem być. I super przygoda. Wiele osób nie było w ogóle przygotowanych, może nie czytali opisu koncertu, że to będą właśnie te starsze piosenki, a właśnie przygoda niesamowita. Ale zapytanie jest jeszcze moje o to, czy ty się rozśpiewujesz po tylu latach przed wejściem na scenę? Czy to już jest tylko teoria? Dziewczyny by ci zaśpiewały, jak się rozśpiewuje. Ja bardzo chętnie się dowiem. Czyli jest praktyka. W ten sposób. Bardzo pięknie. Jak oni się śmieją wszyscy po prostu. Ale... O, Beatka się rozśpiewuje. Tak. Ale to mi też mówią. A, E, I, O, pr. Nawet pr powinienem, mi już nie wyszło. Nie, to wiesz, jak jest na przykład więcej artystów, nie? Jesteśmy i ja wychodzę, czy to jest koncert Bajmu, ale też na Opole jakieś, wiesz, czy festiwal, czy w ogóle kiedy z orkiestrą śpiewam, prawda? Nowe doświadczenie, bo inaczej głos brzmi, inaczej też śpiewam z orkiestrą trochę. Czy inaczej, no jestem sobą, ale wiesz, to inaczej się interpretuje, inaczej słychać swoją barwę głosu, więc ja, wiesz, wchodzę już ubrana, na przykład w suknię, ja wiesz, i wszyscy patrzą na mnie, no tak. No tak, to ta diwa. Tak to może być. A dlatego się spotykamy w takich momentach, żeby zobaczyć też prawdziwą Beatę Kozidrak. I ta prawdziwa Beata to chyba uwielbia te buty, tak mi się wydaje. Że albo taka niebotyczna szpilka, albo kozak na tych koncertach. Miałam kurczę wziąć inne, ale...
Ale co na to twój lekarz? To jest moje pytanie. Mój? A co on ma do gadania w ogóle? No bo wiesz, tu nogi, kręgosłup, tutaj wszystko, co jest ważniejsze, ta sceniczna prezencja czy zdrowie? To jest scena, no ja, słuchajcie, mnie albo zniesiecie ze sceny, albo odpadnę tam po prostu, kiedy zawsze musicie mieć Beatę, swoją Beatę stuprocentową. Ale wszystko dla was, tak się pewnie mówi. Nie, no wiesz, no, to jest mój wizerunek, do którego myślę nie tylko was przyzwyczaiłam, ale ja się sama fajnie czuję w tym, wiesz. No, Bozia mi dała głos, ale nie dała wzrostu. Niektórzy później mnie widzą taką gdzieś, wiesz, w sklepie, że mówią, pani Beato, pani wygląda, taka jest pani malutka, taka jest, no to jest moja mała. Ja mówię, telewizja kłamie. Telewizja kłamie, dokładnie. Zapytałem o te buty i o to one dlatego, chciałam ci powiedzieć, przepraszam, nie przerywam, ale one są generalnie są wygodne. No to też jest bardzo ważne, bo niektórzy wybierają takie, że jeszcze się cierpi dodatkowo. Nie, moja menadżer Ewunia, ona tutaj jest kochana i ona jedna z takich bardzo widowiskowych butów, które miałam zresztą bardzo dobrej firmy, powiedzmy, ale to chyba mężczyzna wymyślił te buty, bo wiesz... Nie słyszę tego od pierwszej osoby. Tak, może wyjść, wiesz, na jedną, dwie piosenki, trzy, to można. Ale ja w nich właśnie byłam na scenie przez cały koncert i ona powiedziała, później widziała, jak ja schodzę zmęczona i te nogi mnie bolą. I ona mówi, wiesz, co ja zrobię z tymi butami? Wiesz, co ja zrobię? Po prostu je wywalę. I są w tym koszu? Nie. Chciałam wyrzucić, ale się okazało, moja córka mówi, ty chcesz te buty wyrzucić? Mamo, proszę ciebie. Jest tyle też pięknych, charytatywnych momentów, czy jakichś rodzinnych szaf, gdzie by się świetnie... Nie wiem, kto by w takich butach chodził. Chciał. A, to myślę, że jak po bacie kozirak, to i sobie na półce można postawić i się cieszyć. A ja o te buty zapytałem i o to zdrowie, no bo artysta chce dać publiczności 100%, ale czy miałaś, Beato, taki moment w swojej karierze, że jednak po prostu przeszarżowałaś, że za dużo na siebie wzięłaś i że to zdrowie w jakiś sposób ucierpiało? Miałam. No i z czego to wynika po prostu? Nie myślisz wtedy o takich rzeczach? Wiesz co, miałam, bo rzeczywiście wzięłam sobie za dużo na głowę, miałam bardzo fajne propozycje i chciałam to wszystko zrobić, ale moje zdrowie mi powiedziało, uważaj. Kto wtedy ci w jakimś odpowiednim momencie powiedział, Beata, stop, już wystarczy? Znaczy, nikt mi nie powie, stop, już wystarczy, bo ja sama sobie narzucam, niemniej zrozumiałam, że muszę coś w życiu swoim zmienić, muszę wybierać inaczej. Może przemyśleć, z kim chciałabym to robić, wiesz, no różnie. Nie będę teraz mówiła o szczegółach, bo to nie o to też chodzi. Niemniej... bardziej chodzi mi były o taką... takie fajne, różne, cudne propozycje, a mnie to cholernie kręci. Teraz też mam bardzo spoko dużo, ale wydawało mi się, wiesz, no kiedy jak nie teraz mam to zrobić, tak? Kiedy jak nie teraz? Czas ucieka, wiesz. No, tak najważniejsze jest chyba, czy człowiek wyciąga lekcję. Czy po prostu dzisiaj doprowadziłaby się do takiego momentu, czy już wiesz, że absolutnie nie chcesz tam być? Wiem. No, odpukać, wiesz, masaże, kręgosłup, okej. I kopać na koncertach można. Przed białą armią. Ale nikogo więcej. Nie, absolutnie. Nie. Tutaj mam takie małe zawiniątko, przeurocze. Płyta 4B. Zawsze muszę sprawdzić, bo wcześniej było Be Free, prawda? B3, jeżeli ktoś woli. Teraz jest zamiana tych liter, musiałem się nauczyć. Kochani, pięknie to jest wydane. Ja mam takie zapytanie. Nie będę może pokazywał, jaki jest dokładnie napis, bo bardzo jest ważne, jeżeli chcecie zobaczyć, o co chodzi w przesłaniu, to po prostu trzeba ją mieć w ręku. O jakim momencie życia opowiada ta twoja płyta? Jaka to jest opowieść dla słuchaczy? O muzyce to nie fajnie jest opowiadać. Trzeba posłuchać. Posłuchajcie sobie muzyki. Nie tak wyrywkowo gdzieś tam, wiesz, w internecie, tylko myślę, kupcie tą płytę i albo pożyczcie od kogoś i przesłuchajcie je tłoczonku do końca. To jest pewien zamysł artystyczny. Mhm. To nie jest wyrwane z kontekstu. Nad tą muzyką i tekstami pracowałam jakiś czas. Po to, żeby była właśnie taka ta płyta. A przesłanie jest proste. To jest kawałek jakiegoś mojego życia, prawda?
Zapytałem o to, bo gdy... 7 lat już minęło od ostatniej płyty. No właśnie. Jak sobie uzmysłowiłam, to w ogóle nie wierzyłam w to, więc tak strasznie szybko czas ucieka. O to zapytałem z dwóch powodów. Po pierwsze, że wiem, że ty jako artystka przelewasz prawdziwe myśli w te piosenki, swoje prawdziwe życie, zdarzenia, doświadczenia, wszystko tam jest. A druga sprawa właśnie o te 7 lat, bo ludzie zastanawiają się, czy te same piosenki nagrałabyś 7 lat temu, czy te demówki, które nagrywałaś wtedy, one musiały pójść do kosza, bo dzisiaj jesteś w innym muzycznym miejscu. Nie wiem, wiesz, ja nie, aż tak nie analizuję. No, wtedy byłam inna po pewnych zmianach w moim życiu, wiesz, po rozwodzie, szukałam swojego miejsca gdzieś tam, jakiejś innej przestrzeni, znalazłam miłość, upiłam się nią. Tak, jak w piosence. Jak w piosence i budowałam siebie i to był zawarty ten czas, tamten czas powiedzmy, a teraz jakby pokazałam siebie z innym trochę doświadczeniem moim, z pewnymi błędami, ale też, wiesz, człowiek jest tylko człowiekiem. Jeśli popełnia błędy, to wszystko jest częścią jego życia. To pięknie pewien wspaniały aktor, którego bardzo szanuję, powiedział coś bardzo takiego mądrego, że nie traj swojej wartości, jesteś kimś wyjątkowym i błędy są częścią naszego życia. Ale to jest fajne, żeby wyciągać wnioski i żeby iść do przodu i bawić się życiem, celebrować każdą chwilę. Ja to robię poprzez muzykę, poprzez koncerty, nagrywanie płyt, poprzez spotkania z wami. Cudownie, kiedy mówicie mi, Jezu, Beata, a ta piosenka, to jest majstersztyk, tak? Albo ktoś przychodzi i mówi, ja byłem na koncercie, czy w Stodole, czy w Krakowie i ja już, i to znana osoba, znany dziennikarz, mówi, ja 2 dni to po prostu we mnie było. Cudowne. Tam nie ma nic szczególnego w tym koncercie, wiesz, to nie jest jakieś show nie wiadomo jakie, to jest po prostu, to jest artysta, artyści, muzyka. I właśnie tego brakuje dzisiejszym koncertom, tej bliskości, więc myślę, że jednak mimo wszystko ta trasa ma wiele wyjątkowych momentów. Tak jak i płyta, w której cudowne połączenie moim zdaniem, czyli zamkniętymi oczami, wiem, że to jest Beata Kozidrak, słuchając tekstów. Muzyka już właśnie tam różnie i bardzo mi się podobały twoje kolaboracje z Kamilem Bednarkiem czy z Sound & Grace, no bo to też taki fajny pomysł, żeby sięgnąć po kogoś, kto jest krócej na tej scenie muzycznej, ale żeby wziąć od niego jakąś też nową energię czy coś, czego może sami jeszcze nie stworzyliśmy. To chyba nie miało znaczenia, wiesz, czy ktoś jest dłużej, czy krócej na rynku muzycznym. Słuchaj, to jest tak rozbujała, fajna piosenka, prawda, gdzieś inspiracją do stworzenia akurat tego utworu była muzyka latynoska, uwielbiam te klimaty, to bujanie fajne. Jedyna osoba, która przyszła nam do głowy, to był właśnie Kamil, którego wcześniej też poznałam i on miał w sobie ten luzk, który zresztą przekazał w tej piosence. To prawda. A czy jest tak, że ty śledzisz prywatnie artystów polskiej sceny muzycznej? Ten Narybek nasz kochany, który dopiero zaczyna, który startuje. Ale tak naturalnie, jak ja startowałam, też byłam Narybkiem. No tak, ale czy jest taki wieczór, że ty sobie po prostu włączasz tego YouTube'a, albo wiesz, że piątki są dniem w tygodniu, kiedy wychodzi nowa muzyka na Spotify'u? Czy nie jesteś jednak taką osobą? Nie, ale wiesz, dociera do mnie muzyka pod różną postacią, prawda? Staram się śledzić na bieżąco, co się dzieje. Zawsze jestem zachwycona, bo czasami to, powiedzmy, młodzi ludzie, którzy też dopiero poszukują, prawda? Ale nie będę z tym polemizowała, bo to są młodzi artyści. Ja też napisałam, jak miałam 17 lat, napisałam do lata piechotą będę szła. Wiesz, jedni się trochę śmiali z tego tekstu, ale ja wtedy to napisałam. Byłam na początku swojej drogi, a później dopiero, wiesz, kiedy doświadczałam, uczyłam się, kim jestem na scenie i w ogóle, nagle, wiesz, pisałam mądrzejsze zdecydowanie teksty. A o tych młodych zapytałem też i o śledzenie, bo mnie po prostu tak po ludzku zawsze ciekawi, czy pokolenie doświadczone ogląda, słucha swoich młodszych kolegów i gdybym mógł cię na przykład zapytać, nie wiem, czy o duet, może nie, ale po prostu jak ty oceniasz tę twórczość tych, którzy dzisiaj porywają te tłumy, którzy wyprzedają stadiony, czyli myślę na przykład teraz o Dawidzie Podsiadle.
No on odmieniamy. Już jest taki młody. Tak, okej, dobra. Żartuję. Nie, no oczywiście, że śledzę. Czy Sanach, no nim się bardzo fajnie udało, weszli to po prostu w swoją, swój świat muzyki i tworzą. I to młodym ludziom się bardzo podoba. Cudownie. Podczas koncertu w Stodole, nawiązując dalej do płyty, powiedziałaś też taką rzecz, że cudownie, że tutaj jesteście, bo jestem w takim momencie, dla mnie niezrozumiałym, dlatego pytam, że jednak radia nie chcą grać moich nowych utworów. To chyba najlepiej wytłumaczyć mi te kulisy. Dlaczego tak jest? Bo też Natalia Kukulska mi o tym wspominała na przykład. No, ja nie wytłumaczę tego, nie umiem powiedzieć, chociaż mówię, tyle lat jestem na scenie. Nie wiem, pytajcie. Pytajcie, bo wiesz, to Natalia nie jest fajne, jak cały czas grają w sumie radia i często publiczność mnie pyta, fani, nie tylko, tak? Dlaczego Biała Armia tylko, dlaczego Ta Sama Chwila, nie wiem, Dwa Serca? Przecież ja napisałam mnóstwo pięknych piosenek, prawda, na tych wielu płytach. Pytajcie, ja nie wiem. Ale byłabyś szczęśliwsza, gdyby radia grały te piosenki, czy jesteś w takim momencie pogodzenia? Nie, no wiesz, to już mi, skoro ludzie przychodzą na koncerty, to jest fajnie, prawda? Ja tego przynajmniej teraz nie zmienię. No przecież, czy pan, powiedzmy, słuchałeś Panamy, czy Panama nie jest radiową piosenką? Jest. I to ludziom się strasznie podoba i myślę, że mogę tak powiedzieć, bo jestem doświadczoną artystką, że jest mądry tekst, no i jest co przytupać, no po prostu fajnie. I co zaśpiewać. To prawda. Ja też miałem taki drugi wybór, jak dla mnie, jeżeli chodzi o radia. Uważam, że też by się świetnie sprawdziło. Jeżeli ktoś nas słyszy, to po te płyty po prostu trzeba sięgnąć i jestem bardzo ciekawy po prostu. Będę pytał dalej i szukał tych odpowiedzi, dlaczego z tymi radiami tak trudno jest, bo artyści mają różnie. Doda na przykład przez około 15 lat mówiła, że nikt jej nie gra. I coś kliknęło w tamtym roku. Dlaczego? Ja nie wiem, ale czasem tak bywa. Justyna Steczkowskiej chyba, nie wiem, dwie piosenki na początku, więc i wszystkie jesteście na topie i macie po prostu w innym miejscu tę miłość z publiczności. Nie odpowiem wam na to pytanie. Ja i tak się cieszę, że generalnie moja muzyka, czy to moje solowe projekty, czy Bajmu są na antenie i możecie słuchać i na przykład świetnie się zawsze sprzedało, mimo że radia na początku nie grało bliżej, prawda? Tak. Piosenka, później to się tak rozhulało, że są fantastycznie. No. Cudownie. A dlaczego też warto mieć ten krążek w wersji fizycznej? Moim zdaniem, bo jest też książeczka. Ja na przykład z niej dowiedziałem się z ostatniej strony, że executive producer, czyli producent wykonawczy, to Agata Pietras, tam jest podpisana. Twoja dobrze córka, przeczytałeś? Dobrze przeczytałem, tak, prawda? Wszystkie litery po kolei, ale zdziwiłem się, no bo z tego co wiem, Agata ma swoją firmę modową, Modliszka, tutaj producent wykonawczy. Jakie było jej zadanie? Praca przy płycie, to jest mnóstwo maili, mnóstwo, na przykład widzisz, ja nie musiałam patrzeć na sesję zdjęciową, czy jakieś zdjęcia, które po koncercie mi robiono i tak dalej, to była jej rolą. Super. Ona po prostu, wiesz, ja nie muszę tego robić i nie chce mi się, przepraszam, ale potem bierzemy, a ona jest po to, żeby pomagać, żebym nie musiała się brać za to, tak? Bo ja mam naprawdę mnóstwo innych działań. Zresztą Agata w ogóle sprawdza wszystko przy sesjach zdjęciowych na przykład. Wiesz, jakie kreacje dla mnie przygotowano. Super. Chyba córka to jest taka najbliższa osoba, że już nikt cię lepiej nie zna, prawda? Właśnie modowo czy urodowo ufasz w 100% i to jest po prostu trafiony czasami wybór. Czasami się z nią trochę, prawda? A, okej. Okay. Ale to mam prawo, to, oczywiście, to jest naturalne, wiesz. Ja jestem takim artystą, który nagrywa, ale też śledzę, tak? Patrzę, czy to zdjęcie mi się podoba, czy Jezu, jest tego naprawdę mnóstwo. No więc dlatego dodatkowe ręce do pracy to jest złoto. To jest złoto, to wiesz, przeczytaj sobie co jest napisane na płytach światowych gwiazd, prawda? Tam bardzo dużo ludzi pracuje przy tym. Tak. Więc ja się tego nie krępuję. I nie masz czego, absolutnie. Nie, po prostu zastanawiało mnie tak technicznie, jako osoba, która nie ma pojęcia, jak powstaje płyta, jakie były zdania Agaty. I teraz na przykład mi się otworzyły nowe, że tak powiem, tutaj bramki w głowie, że to jest dużo też papierowej roboty stylizacyjnej, maili, wizerunkowej. Mnóstwo. Agata jest również od niedawna mamą, więc po prostu naprawdę poświęciła swój czas i bardzo dużo pracy włożyła w to. Ale jest szczęśliwa, że taką szatę graficzną ma właśnie ta płyta, że taka jest właśnie. Zawsze była tą jedną z pierwszych osób, którym puszczałam na przykład piosenkę. Mówię, co ty myślisz, jak sądzisz, prawda? No a starsza córka śpiewa w chórkach Bajmu, więc Kasię podziwiamy od lat.
Więc ja mam, jestem szczęściarą, mam je obie, chociaż czasami się kłócimy, oczywiście to naturalne. Niemniej, wiesz, mogę puścić jednej, drugiej piosenkę i ja wiem, że one mi doradzą i powiedzą... I powiedzą szczerze? Potrafią też skrytykować? Szczerze, czasami są cholera jasne, jak nie wiem. A, to tak jest. A jeszcze jak Kasia jest w zespole, to też się zastanawiałem, czy to nie jest trudność, że jednak, no kurczę, taka bliska rodzina jest tak, nie, wiesz. No, Kasia czasami, wiesz, przerywa próbę, czy coś mówi, nie, 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 mamo, a sobie, czy mogłabyś tak, jak myślisz, może by tak zrobić, może by zmienić? Ale ja wiem, że im dla zależy. Dla waszego dobra, dla dobra ogółu. Tak. Jaka się podziwiam, ale też obserwowałem ją wiele razy, jak byłem takim nastolatkiem, na przykład gdy miała zespół Kaszmir, to pamiętam do dzisiaj piosenkę Kapelusze, bo chyba na jakimś też Sylwestrze śpiewała, wtedy ją poznałem. A, to jest fajny numer. Taki właśnie energiczny i jak to jest, czy że moim zdaniem powinna być po prostu iść z tobą równo, że te kariery powinny być równe, a jednak stało się inaczej, że Kasia dzisiaj między innymi śpiewa w twoich chórkach, ale też robi swoje rzeczy. Tylko... Tak, niebawem usłyszycie jej płytę, nad którą pracuje. Trochę to długo trwa, ale no, nie pospieszajmy artysty, prawda? Mm. Niech w swoim tempie to robi, to jest najważniejsze. Jest też panią swojego losu, bo ona te piosenki skomponowała, napisała teksty. Też musiała do tego procesu dojrzeć, żeby pisać. Ona śpiewała na początku po angielsku, później zaczęła pisać polskie teksty. Zawsze jej mówiłam, pisz polskie teksty, bo jesteś w tym kraju i jest łatwiejsza interakcja chyba z publicznością, zrozumienie. Oczywiście, bo ma, nie, ja nie, ale teraz piszę piękne teksty i ja o tym wiem i to jest tak, jak ja daję jej swoje nowe piosenki, tak ona... Wzajemnie się wymieniacie. Tak. I też jej, ona wie, wiesz, wie, kim ja jestem oczywiście i że powiem jej szczerze, jak najszczerzej. A czy Kasia podczas tej drogi artystycznej nie powiedziała ci kiedyś, mamo, jestem trochę rozczarowana tym, jak działa ten show biznes, że może tyle lat jeszcze pracuję ciężko, a jeszcze nie jestem na topie. Macie za sobą takie poważne rozmowy też na ten temat? No, miałyśmy. To, bo chcę, żebyście wiedzieli, że to wcale nie jest takie proste, jak niektórzy myślą, że tak znana osoba jak dokładnie. No po prostu zrobi pstryk i moja córka tak załatwi i będzie gwiazdą równoległą. Ale to nie chodzi o to, żeby ona ma inną barwę głosu, ona oczywiście jest inna, ona ma inny temperament. Chociaż czasami podobny do mnie, do mojego. Wiesz, ona bardziej niszową muzykę kocha, wiesz, taką amerykański blues, rock, który zresztą mi się bardzo podoba, bo ona mnie tym zaraziła, pokazała mi takie grupy czy artystów, których właśnie w Polsce, wiesz, jest malutko. Mało. Tak, mało. I ja mówię, zresztą nauczyła się na Silverboxie, wiesz, grać. Na czym? Silverbox. Dobrze, ja wygoogluję. I słuchaj, i ma taką urodę fajną, wiesz, do tego, do tej... No właśnie, moim zdaniem jest stworzona i dlatego tak, pytam o to, bo jak człowiek jest taki na początku, że robimy i spotyka się z tym, że może to nie jest po prostu taki odbiór, na jaki liczył, to przychodzi to rozczarowanie, co jest mega naturalne. A potem może przychodzi pogodzenie, że wszystko w swoim czasie, że robię swoje. Musisz dużo przeżyć, mieć taką, jak to się mówi, grubą skórę. A to jest ciężkie, bo my jesteśmy artystami, jesteśmy ludźmi bardzo wrażliwymi i ktoś ci mówi albo pisze, że a nigdy mogłabyś, wiesz, mamie buty czyścić, wiesz, albo to wszystko tobie rodzice załatwiają, albo przykre po prostu komentarze, przykre rzeczy. Tak. Dlaczego? Dajcie tej osobie się po prostu znaleźć swoje miejsce, bo to naprawdę jest ciężki kawałek chleba. To jako rodzic łatwe. Też przeżywałaś takie sytuacje, bo to nie jest tak, że jedna oczywiście, osoba... Że tak. Tylko cierpi, jak czyta takie oczywiście, rzeczy. Oczywiście, ale to by była inna zupełnie rozmowa pewnie dłuższa, bo jestem mamą i Kasia, wiesz, to jest tak, że jak za dużo było muzyki w naszym życiu, znaczy dużo, zawsze było dużo, trasy koncertowe Kasia z nami jeździła, więc ona automatycznie po prostu nasiąknęła tą atmosferą, prawda? Są specyfiką tego po prostu zawodu. Przynajmniej zna plusy, minusy, jak mija czas, to człowiek... No musiała pewnie się troszeczkę też nabrać dystansu. Tak.
Nie każdy się z tym rodzi, muszę wam powiedzieć, nie każdy. Ostatnio miałem tutaj taki jeden wywiad i nasz gość powiedział, czy ja o coś pytam go, bo ostatnio były takie nagłówki, a ja mówię, że jej, okazuje się, że pan jest bardziej zorientowany niż ja, bo nawet nie wiedziałem, że takie były. A dzisiaj będzie tylko jedno pytanie właśnie związane z nagłówkami o film, bo przeczytałem sobie na jakimś dzienniku, że ludzie uważają, albo ktoś z twojego otoczenia, że to Kasia najlepiej zagrałaby ciebie w filmie o twoim życiu, bo jesteście tak. No podobne to jest, wiadomo, charakterologicznie. Ale w ogóle nie jesteśmy podobne. To przerwij moją wyliczankę i powiedz, co nie, o tym nie, sądzisz. Nie, i czy film w ogóle powstanie, to jest ostatni znak zapytania. Tak. Będę miała dużo fajnych informacji, ale teraz jeszcze nie mogę zdradzać i będziecie, mam nadzieję, mile zaskoczeni. Ale to się też tworzy, tak. Rodzi, są kolejne nowe propozycje, których nie mogę niestety ujawniać, ale to się tworzy, to jest. Nie czytajcie tych głupkowatych czasami nagłówków, które no, służą żeby tylko córka po to, grała mamę, to... Żeby wiesz, klikać, tak. A już ja, jeśli chodzi o kozidrak, jak ja mówię, to się klikaj tak. I mogą wymyślać. Tak, ostatnio mi Agata na przykład mówiła, mamo, podobno straciłaś szofera. I mówię, jakiego szofera? Też nie znam. Ja muszę się bardziej w moją pracę zagłębić. W tym siedzi, widzisz, bo to też może jest, zajmuje się tym. Tak, że ona zajmuje się macierzyństwem i nie wozi mnie. Ja mówię, no świetnie, mówię, ty z Lubina specjalnie przyjeżdżasz do Warszawy, żeby... No, to są, nie wiem, kto to pisze, wiesz, na pewno nie dziennikarze, bo to jest jednak też zawód, który powinien mieć dużo estetyki w sobie. Ale czego w takim razie szukała... Wiem, że nie powiemy kto i to nie o to w tym chodzi. Czego szukałabyś w aktorce, która miałaby ciebie zagrać? Jakie musiałaby mieć cechy? Osobowość. Nie taką wrodzoną w sensie, nie, że też to zagra. No, dużo wypływa jednak z serducha. Tak, to musiałaby wiele razy się ze mną spotkać, nie wiem, zobaczyć koncerty, porozmawiać z ludźmi, z którymi pracuję. Mhm. Wiesz, jaka jestem. Bo wy czasami nie wiecie do końca, zdecydowanie. Musiałaby kamera za mną chodzić i musielibyście widzieć, jak pracuję w studiu, za co jestem odpowiedzialna, jak się irytuję, jak się stresuję. Jak pracuję, jaka jestem szczęśliwa po koncercie, ile dajecie mi emocji. Z jednej strony jest to trudny zawód, tak jak wcześniej powiedziałam, nie mamy wpływu na te głupie nagłówki, czy o to, wiesz, na to, co piszą, bo musiałabym siedzieć cały czas, wiesz, i sprawy zakładać, tak. Więc szkoda mi życia. Ale wiesz, kiedy, tak jak mówiłam wcześniej, wychodzę na scenę, kiedy moja publiczność, moi przyjaciele krzyczą Beata i śpiewają każdą piosenkę i po każdej piosence skandują, to jest... Nie ma lepszej nagrody. Nie ma, nie ma. Po prostu nie ma. Kiedyś, pamiętam taką informację, doniesienie, plotkę, że miał powstać show Divy, właśnie o tym, żeby różne artystki pokazywać od w takim życiu codziennym, życiu zawodowym. Czy ty dzisiaj chciałabyś takiego programu? Bo nie, żadnego programu bym zupełnie nie chciała. To jest takie głupie, przepraszam, że to mogę tak powiedzieć, infantylne i to nigdy ta osoba nie będzie sobą. Ja, okay. Ja jestem za bardzo prawdziwa i jestem sobą. Nie umiałabym zagrać dla was tego. Okej, okay, czyli nie widzisz opcji zrobienia programu, gdzie właśnie nie byłoby tej gry? Wiesz, ja jestem bardzo żywiołową osobą, jeśli dobra. Coś robię. Poświęcam się 100%. Przeklinam wtedy też. Mhm. Nie? Jestem czasami potworem i aniołem. I tak, i ja, wiesz, ja nie zrobię dla potrzeb telewizji, czy producenta, który to robi, jakiejś innej siebie. To tak. Nigdy nie będę taką osobą, jaka im pasuje do programu. No to nie jestem ja. Ja wiem, że na mnie są skierowane te tak. oczy, uszy i tak dalej, ale jest dużo ludzi, którzy od pudru na buzi, żebym się nie świeciła. A to jest naprawdę, jak wychodzę, żebyście wiedzieli, że dla mnie to jest obojętne. Mhm. Ja wiem, że czasami, wiesz, pot spływa i tak dalej, ale dla mnie to jest nieistotne. Dla mnie jest ta temperatura, powiedzmy, koncertu jest dla mnie najważniejsza. To jak ludzie reagują, jak się wzruszają, krzyczą, no to są emocje. Muzyka wyraża oczywiście. Emocje. I chyba jest trochę tak, że zespół to jest twoja druga rodzina. Domyślam się, że...
Czytałem w książce, pamiętam, to był letni wieczór na hamaku, akurat spędzałem sobie ten czas, bo ta książka tak szybko mi, że tak powiem, zleciała, więc to były trzy wieczorki, sobota, niedziela, poniedziałek, załóżmy, i już była przeczytana. I tam było takie zdanie, że jeśli chodzi, to już było na końcu, że jeżeli chodzi o bań, to właściwie prawie wszyscy to już są rozwodnicy. I po co ja o tym mówię? Czy ty towarzyszysz jakby tej swojej drugiej rodzinie w tych wszystkich chwilach, tych trudnych, rozmawiacie sobie o po prostu życiu prywatnym, zwierzacie się sobie? Bardzo. Zresztą widzicie chyba na koncertach, że jesteśmy na scenie i jest to właśnie taka drużyna, że jest to rodzina. Ja o wszystkim wiedziałam. To były czasami bardzo trudne chwile, naprawdę. Po rozwodzie zrobiłam zresztą imprezę pod Lublinem, zapraszając wszystkich, i praktycznie ten był w trakcie rozwodu, ktoś tam. To nie o to chodzi, że to jest śmieszne może. Nie, no ciężko jest żyć z artystą, po prostu ciężko, i nie wszyscy to wytrzymują. Ale uśmiechnąłem się, bo po prostu okazuje się, że wszyscy jesteśmy ludźmi, i czy Beata jest królową sceny, czy nie, to potrafisz po prostu być blisko, znaleźć czas i porozmawiać z każdym, oczywiście, jak ze tak. swoim członkiem rodziny. Nie, no my naprawdę siebie szanujemy, lubimy, chociaż mamy totalnie inne charaktery, autentycznie. Jeden potrafi właśnie być taką duszą towarzystwa, drugi jest zamknięty w sobie, ale też ma problemy i też przeżywa. I w pewnym momencie, kiedy jedziemy, otwiera się, prawda, i opowiada. Możesz zapytać, no dzisiaj trochę było słabiej na przykład, wiesz, no ja też mam swoje emocje, tak? Czy wychodzisz na scenie, nie jesteś w 100% chora, nie chora. A i właśnie, tak jak powiedziałam, jestem tylko człowiekiem, ale każdy wymaga, i ja od siebie przy tym wymagam, żeby była w 100% kondycji. Więc oni rozumieją mnie, ja rozumiem ich. A impreza rozwodowa to jest jakiś taki pomysł naturalny? Bo ja nie słyszałam jeszcze o wielu. To zachęcam, fajnie. Tak, zachęcam. Zachęcam. Cudownie, dobrze. 2 lata temu tutaj było tak napisane. Jestem zakochana, muszę być zakochana, bo nie chcę być nieszczęśliwa. I raz się wspieram kartką, dlatego żeby dokładnie przeczytać 1:1. Czy to oznacza, że nie umiesz być sama? Że łatwiej ci się żyje w związku? Że muszę być zakochana, bo nie byłabym szczęśliwa? Nie będę tobie tłumaczyć, ani państwu, na czym polega mój związek z obecnym partnerem. Na pewno nie wyjdę za mąż, chociaż on bardzo się stara, ale ja nie chcę. Drugiego ślubu nie przewidujemy? Nie. Ja bardziej pytam, ale tak, nie że psychologicznie jesteśmy na kozetce, ale po prostu, czy widzisz taką różnicę, że fajnie ci się żyje jednak z kimś? Nie, żyje mi się bardzo fajnie, wiesz, w jakimś takim, powiedzmy, związku, który nie polega na tym, że ktoś mnie będzie kontrolował, wiesz, że kiedy chcę, to jadę z moimi dziewczynami, przyjaciółkami na jakąś imprezę gdzieś do ciepłych krajów, wiesz, ale czuję, zawsze czuję jego miłość, zrozumienie przede wszystkim. Że jest blisko mnie, i ja, tak jak on mówi, ty jesteś wolną kobietą, nic nie musisz, po prostu jesteśmy ze sobą i tak nam jest po prostu dobrze. No, to jest moje szczęście w tej chwili, ale też ja rozumiem jego, że on nie chce chodzić na ścianki, żebyście go widzieli, bo może nie ma na to ochoty, i ja nie będę się tłumaczyć z tego, prawda? Po prostu jeśli nie chce, to ja to szanuję. Są, macie innych celebrytów czy artystów, którzy uwielbiają chodzić na ścianki. Nawet muszą, bo nie mają nic innego do zaproponowania. Może tak, a on chce po prostu, on mówi, wystarczy, że ty jesteś taką osobą publiczną, już nie potrzebuję. Też nie chcę, żeby rozgrzebać, wiesz jak to jest, rozgrzebują później od pradziadka, wiesz, poprzez czasy teraźniejsze. Nie wszyscy są na to gotowi, nie wszyscy mają taką grubą skórę. Czasami są ludzie po prostu, są zbyt wrażliwi i nie chcą tego robić, że jest tak dobrze. A potraficie tak mądrze żyć, że Andrzej zna twojego partnera, jest to naturalne? Tak. Ja znam jego partnerkę. A czy tak jak na scenie jesteś energiczna, tak jesteś też w domu romantyczna? Ja jestem romantyczna, dynamiczna i ciągle chcę być zakochana, bo to jest, wiesz, miłość daje skrzydła. Wkurza czasami też no, również. Musi być. Ale to jest taka temperatura naszego życia, po coś. To wszystko jest po coś, także zachęcam. Jestem... Wszędzie jestem sobą, ale mam swój charakterek, nie powiem. No to mamy miłość w domu, mamy miłość na trasie Piramidy na Niby, mamy miłość na nowej płycie. No ja też poczułem dzisiaj twoją miłość, za co bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do studia Vivy.pl. Dziękuję, że ty, i mam nadzieję, że państwu również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję nawzajem.